Ja wyglądały właśnie tak. Profesor Babki z Zagłębia. Oryginalny strój zagłębiowski, który przyjechał wasze prababki. Odtworzyłam to ze wzorów muzealnych i książkowych, żeby właśnie na dzisiejszej pięknej, stuletniej uroczystości pokazać prawdziwy strój zagłębiowski wasz. Mój śląski strój, który reprezentuję z ramienia zespołu folklorystycznego Kosztowioki koło Mysłowic, znajduje się w pobokach, w głębi sceny, czyli te dwie piękne baby ubrane w strój paradny i w strój kobiety dojrzałej w czerwonej chustce. Dziękuję bardzo. Także wam gratulujemy wyczynu. I tutaj zostańcie, a przed was jeszcze prosimy grupę rowerzystów, też żeby tutaj oficjalnie się pokazała. Ja nagrywam. Górnikowską kadą. Ten chłopak jest górnikiem, czyli szachciar, prawda? Powiedzieliście, szachciarem jest. I on z tą wielką flagą jechał przez prawie całą trasę, 8000 km. To jest ogromna siła, ogromny ciężar. Kiedy mocno wieje wiatr, nawet widać, że jest poszczępiona, szczególnie w Kazachstanie, prawda, kiedy te wiatry są ogromne. Trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby z tym, prawda, ujechać. Tutaj chcielibyśmy podziękować bardzo mocno ojcu Karolowi, który nas zaprosił tutaj wszystkich, którego bardzo lubimy. Prosimy tutaj ojca Karola. I mamy dla niego taki pierwszy upominek, za który też jesteśmy wdzięczni takim trzem panom, których za nas poprosimy. Kiedy tydzień temu już byliśmy tu w okolicach Irkucka, takich trzech filmowców nas dorwało i nam nie odpuścili. To są takie chłopy, które się nas uczepiły, jak komary się czepiają i cały czas nam pomagali. I między innymi to jest zdjęcie, które nam zrobili. To są podpisy też od wszystkich uczestników wyprawy rowerowej. To jest z okazji też urodzin i stulecia parafii do ojca Karola. Chcielibyśmy też poprosić właśnie tych trzech filmowców. To są naprawdę wybitni ludzie. Władimir, Anatoli i Żenia. Chodź, zostaw kamerę, Żenia, dawaj tutaj. Słuchajcie, to są takie trzy chłopy, których Pan Bóg bardzo nie lubi. Nie? Pan Bóg ich bardzo nie lubi. Miał ich tak serdecznie dosyć, że ich z nieba wyrzucił i nam ich zesłał. Naprawdę, Pan Bóg nam ich z nieba zesłał i nam przez cały tydzień tyle pomogli. Pierwsze, co my ich poznali, to nam rybę nad Bajkałem kupili. Wszystkim, nie? 24, to nam rybę kupili, nie? Obwozili nas, jeżdżą. Wczoraj ze mną cały dzień po Irkucku jeździli. I tam pomagają. Mamy Sary tutaj z lotniska specjalnie przywieźli. Te cały tydzień tutaj nam pomagają. Nikt nie kazał i nigdzie się od nich odczepić. Także też na pamiątkę od nas z podpisami wszystkich uczestników wyprawy. Brawa. Zdjęcie, które sami żeście zrobili. Powiedz. Tak, i tu jeszcze chcieliśmy zostawić też podpisamy tutaj dla Domu Polskiego i dla wszystkich mieszkańców Wierszyny. Właśnie na pamiątkę. Nie wiem, czy jest pani Helena. Jest pani Helena. Albo tu możemy tu też jeszcze zostawić tutaj. Dla Domu Polskiego. Tak, widzę pani Helena. To jest tutaj szefowa całego tego domu. Biznesu. Jej się trzeba tutaj słuchać, nie? Bóg zapłać za wszystko, dziękujemy i dużo siły i wytrwałości tutaj. Cieszymy się, że takie polskie miejsce tutaj jest. Też dzięki pani. Witam wszystkich. Dariusz Jurek, prezes Forum Zagłębia Dąbrowskiego. Mieliśmy okazję poznać się tutaj z panią Haliną rok temu w Sosnowcu, a 4 lata temu też samochody były, które jechały do Mongolii, także tylko logo nasze przyjechało. Natomiast
Dzisiaj przyjechaliśmy też, dzięki naszym sąsiadom ze Śląska, zabraliśmy się tym autobusem i przyjechaliśmy tak, że przywieźliśmy trochę prezentów. Jeżeli Państwo pozwolicie, powiem parę, bo wypada wspomnieć te osoby, które tutaj coś nam dały, żeby dla Was przywieźć. I przede wszystkim tutaj mamy dary też dla Waszego kościoła od biskupa Sosnowieckiego. Jest piękny krzyż procesyjny, jest kopia Matki Boskiej Anielskiej, to jest patronki Zagłębia, z Dąbrowy Górniczej, z Bazyliki. My mamy także obraz świętego Jakuba i rzeźbę świętej Barbary, bo część z naszych z węgla. Z węgla, bo część z naszych przodków była także górnikami. Pozwólcie, że jeszcze mam tutaj parę informacji. Także prezenty są od posłów ziemi zagłębiowskiej, pani Ewy Malik, Witolda Klepacza i Jarosława Pięty. Ponadto wydziały informacji i promocji w Sosnowcu i Będzinie się złożyły też z prezentami. Wydział Kultury w Sosnowcu, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu bardzo pomagało nam zbierać. Wydział Promocji Urzędu Miasta w Będzinie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Będzinie, Szkoły Będzińskie. No, nie ma, bo w bagażach został list od dzieci z osiedla w Będzinie. Jest taki osiedle, który się nazywa Syberka i przesyłają pozdrowienia dla dzieci z Syberii. Mam nadzieję, że tutaj dzieci się ucieszą i może jakiś kontakt nawiążą. Jeszcze tutaj, przepraszam, że tyle trwa, ale nie chciałbym zapomnieć dyrektorów muzeum w Czeladzi, w Będzinie i w Dąbrowej Górniczej, też różne wydawnictwa, różne materiały szkolne. Artur Taśnicki z Stowarzyszenia Pakosznica, ksiądz Marek Sendal z Sączowa. Jeszcze dwa. Dobrze, minutkę jeszcze tutaj powiem, bo wypada powiedzieć tym, którzy prezenty dali. Ksiądz Andrzej Stasiak właśnie tą figurę Matki Boskiej Anielskiej i wiele, wiele prywatnych osób także się złożyło. Te prezenty tutaj przekażemy na ręce pani Haliny. Mam nadzieję, że trafią w odpowiednie także ręce później. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Witam grupę, która nie zdążyła na te uroczystości, ale myślę, że zawiozą ze sobą dużo miłych wrażeń od nas z Wierszyny. Brawo. Kończąc, chciałbym właśnie poprosić panią Marię i kierowców naszych tutaj. To są, słuchajcie, odważni ludzie. I zdecydować się pojechać autokarem z Polski na Syberię, a to jest szefowa grupy. Pan Wiktor, to jest kierowca. Może dwa pytania, jak się jechało, może po rosyjsku tutaj wszyscy najlepiej, tak, bo pan tutaj z Ukrainy pochodzi, z Czernichowa dokładnie. Tak może trzy, nie wiem, zdania, refleksji z tej drogi, jak to można było przeżyć? Jechało się dosyć trudno, miejscami są piękne drogi jak autostrady europejskie, a miejscami są tylko po prostu drogi prawie że szutrowe. I to było takie właśnie różne niespodzianki. Jechaliśmy trasą międzynarodową i różnie się zdarzało, ale było naprawdę, myślę, że to jest to możliwe, można to przejechać. Także jeżeli ktoś z Werszyny chce jechać do Polski autobusem, to też może pojechać. Dobrze, to dziękujemy bardzo i tutaj wszystkiego dobrego. Дорогие друзья, давайте поприветствуем наших велосипедистов аплодисментами, которые преодолели 8400 километров. Слово предоставляется